Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj powiem na temat samobójstwa. Czym jest samobójstwo? Samobójstwo to nic innego jak dobrowolnie działanie, przez które samemu sobie odbierasz życie. Różne są powody odebrania sobie życia, ale najczęstsze dwa to brak celu w życiu i drugi z nich to bezsilność życiowa. To są najczęstsze dwa powody, które powodują takie działanie u niektórych osób. Oczywiście są też inne powody, bardziej osobiste, to prawda. Zadajmy sobie zatem kilka pytań. Dzisiaj ten filmik jest bardziej do osób, które mają zamiar takie działanie podjąć, ale nie tylko. Wróćmy zatem do naszych pytań. Pierwsze z nich musi sobie zadać pytanie, czy warto? Bo skąd wiesz, co może się stać w Twoim życiu za miesiąc, za dwa, za trzy? Choćby za pół roku. Czy nie warto poczekać? Poczekać, ale w takim sensie, że nie siądziesz na kanapie, tylko podejmiesz jakieś działanie, spróbujesz coś zdziałać. Ja wiem, że w takim stanie nie jest łatwo coś wymyślić, coś działać. Ale przynajmniej taka próba, chęć lub choćby w myślach wyobrażenie sobie, co bym chciał, aby było, tak? Aby się stało. Dobrze jest sobie wypisać na kartce, co potrafię, czyli swoje jakby mocne strony, które pomogą Ci jakby odejść od tego czynu, tak? Jakby zaczną tą drogę. Pomogą Ci te strony zacząć nowe życie. Drugie pytanie, które musi sobie zadać, to to, iż czy czasem, jeśli to robisz, jeśli to masz zamiar zrobić, to czy aby nie krzyżujesz planów Boga, Jezusa, który Cię stworzył po coś? No bo jeśli Cię stworzył, to po coś? I być może to, co teraz przeżywasz, ta bezsilność, tak?
jest zahartowaniem jakby, jakby lekcją do tego, abyś umiał sobie poradzić w tej misji, którą odkryjesz. Być może za miesiąc, za dwa. Nieważne. Ale ona przyjdzie. W tych mocnych stronach. Trzecie, jakby rada, nie pytanie, to to, abyś pamiętał o tym, że jest to stan chwilowy, jakby. Działanie emocjonalne, tak? Kryzys, jaki w środku przeżywasz, jest na chwilę. Nieważne, czy to działa w tobie pół roku, rok, ale jeśli włożysz w to wysiłek, to to jesteś w stanie się tego pozbyć, tych myśli. Oczywiście masz wolną wolę. Możesz to zrobić. Jesteś wolną istotą, ale najpierw zachęcam cię do tego, abyś spróbował się przystosować jakby do moich rad, do moich słów, które do ciebie, nie tylko do ciebie, kieruję. Pamiętaj o tym, że w oczach Boga jesteś istotą wspaniałą. Sztuką natomiast jest się nauczyć potem zauważyć to dla siebie samego. Także się obudzisz i powiesz, że jesteś wspaniały, taki jaki jesteś. To na tyle w tym filmiku. Ja cię pozdrawiam. Jeśli ci się podobał ten filmik lub inny, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa.